live w internecie. Kupuję Rolls Royce. Wleciał nowy film z Metamorfozy Nikity, ale przede wszystkim też z imprezy Goatsów. Jest to odpowiedź na to, co nagrał Boxdel. Nie wiem, jakim w ogóle oni prawem wypowiadają się, kto może być na urodzinach Wojtka Goli. No sorry, ale ja nie mówiłem Wojtkowi, że no przyjdę na urodziny, jak nie będzie, nie wiem, na przykład Fagaty. Oczywiście to jest tylko przykład z Fagatą, taki, żebyście zrozumieli, co mam na myśli. Wojtek, przyjdę, ale nie możesz zaprosić tego i tego. To są Wojtka urodziny. I on jest tego dnia najważniejszy. Ja zostałem zaproszony z osobą towarzyszącą. Tutaj macie linka, pełne wyjaśnienia, urywki, srata, tata, szybka odpowiedź, bo my się nie pierdolimy w tańcu. Wchodźcie, kanał Amadi. Wojtek Gola zaprasza mnie na urodziny, mówi, że mogę przyjść z osobą towarzyszącą. Przychodzę z Nikolą, okazuje się, że nie ma jej na czarnej liście, bo byli ochroniarze, była lista. Wojtek Gola podchodzi do nas na żywo, zachowuje się jak dżentelmen, przyjmuje od nas prezent, wita się z Nikolą i idzie świetnie bawić się na swoich urodzinach dalej. Na imprezie wszyscy miło przyjmują Nikitę, puszczają jej piosenkę Wakacyjny lot, po czym następnego dnia, no Boxdel, jak cię lubię, tak potraktowałeś Nikolę jak kibel, bo nasrałeś na nią i spuściłeś wodę. No nie wierzysz, to wejdź w komentarze, strasznie po niej jadą, że się wypchała na jakieś urodziny, a wcale się nie wypchała, nie dostała zaproszenia, za to ja dostałem, zostałem towarzyszącą i wybrałem ją. Uważam, że należą jej się przeprosiny, nie staram się na ciebie napędzić hejtu, tylko żebyś wyciągnął wnioski ze swojej wypowiedzi. Ja wiem, że jesteś kumatym gościem i umiesz trzeźwo myśleć. Uważam, że należą jej się przeprosiny. Niech twoje sumienie oceni to samo. Wszystkim chciałam powiedzieć szybkie story time o imprezie w Goatsach i o dziwnej sytuacji, która mnie tam spotkała, także zapraszam. Podszedł do mnie jakiś naćpany typ, z którego totalnie wszyscy na tej imprezie się śmiali, wytykali palcami, był mega powykręcany i to był chyba w ogóle wiewiór. To chyba był wiewiór. Miał ogromny przypał pod nosem, gadał coś o planetach, z wystającą ogromną grudą z nosa. W ogóle totalny oblech. I przestraszyłam się go. Ogólnie tam przy mnie był Amadeusz, oczywiście zabrał mnie od niego. A całość tego materiału z chyba wiewiórką w roli głównej zobaczycie jutro na kanale Amadi. O godzinie 16 wlatuje filmik z imprezy, z urodzin Wojtka Goli z siedziby Goats. Także zapraszam. Kolejny dziś i wszystkie problemy na bok, kolejny łyk. Jutro rozwiąże się samo, nie martw się i niech wszystkie oczy się patrzą, bo tylko ty zostaniesz, gdy będzie rano. Podeczki, są nagrywki, ale tak czy inaczej wbijajcie na odcinek, cała prawda, jak było na urodzinach Wojtka Goli. Chcę zakończyć ten temat raz na zawsze, nigdy więcej już nie wracać do tych urodzin, czy Nikita była chciana, czy nie. Tutaj macie linka i co? Let's go. Ale wrzuciliście dowody, ja cię kręcę, ja, ale dowody, jak tam nie ma dowodów. Czy to jest luźny vlogas? Luźny vlog z urodzin, co wy się, czego wy tam się doszukujecie, jakiegoś drugiego dna? Wrzuciliśmy filmik, który nie pogrąża nikogo.
Najzwyklejszy w święcie mini vlog z urodzin, jak wstawiło wiele innych osób, jak na przykład Machonek. Bo to była impreza influencerów i przed kamerami, no. I każdy osobnik, który został tam nagrany, podszedł do nas przed kamerę i wiedział, że jest nagrywany, a nie był nagrywany z zaskoczenia, więc spokój. Ty Wiewiór, co ty gadasz, ten film to jest jakieś wyciąganie czegokolwiek z imprezy. Wyobraźcie sobie, że ja nagrywam wywiad, co nie? I przychodzi Wiewiór i wpierdala się na wywiad, a później mówi, wyciąganie takich rzeczy jest złe. To po chuj się wpierdalasz przed kamerę, przecież nikt cię nie zaprasza przed tą kamerę, ale tak naprawdę to miło sobie rozmawialiśmy na żywo. Ja nie wstawiłem nic, co by cię upokarzało, za to ty na pewno chciałeś kogoś upokorzyć, wczoraj nazywając kogoś szmatą, ale to już swoją drogą. Nikt niczego nie wyciągnął, sam przyszedłeś pod nagrania, machałeś do kamerzysty i wypowiadałeś się do kamery, więc co ty teraz ściemniasz? Nie broń się tą drogą, a że byłeś pijany? No byłeś i co? Jeśli wam się nudzi, Helsi mają właśnie live'a, tutaj macie linka, albo wpisujcie Hells House TV na Twitchu. A tutaj pani Gosia jest strzyżona. Tak wygląda po metamorfozie, pani Gosia. I po terapii hormonalnej. Taki żarcik, asfalcik, wbijajcie. Ja cię nie słucham! Nie słucham cię!
Czołem panowie, polska ekipa. Elo, elo. Pozdrawiam z Norwegii. Róża wiatrów, proszę bardzo, my już tutaj zameldowani, proszę bardzo, Cyber Marian, okiem drona, no proszę pokazać okiem drona, tutaj jest taki pan, on tu ma swój namiocik szamański, dzień dobry, i są arbuzy, o tak, arbuziki, uszanowanko, nagrywamy suchara. W zacnym gronie, proszę bardzo. Dzień dobry. Dobry. I akcja! Dwie flagi wiszą. Ta flaga T, czyli Francji, wisi przez całe 5 minut, kiedy trwa procedura startowa. Oczywiście mogą być. Proszę tylko zgłosić na mecie, pokazując kawałek czerwonego materiału. Może być to flaga, może być to chusteczka czerwona, czy cokolwiek innego. I krzyczycie, protest, jacht taki i taki protestuje na jacht inny. Regaty influencerów, już za chwilkę, już za momencik. Wszyscy tam się szykują, do swoich łodzi wchodzą. Proszę bardzo. Ale będzie. No już na wodzie. Ustawiają się łodzie. Krążą tutaj wokół. Cyberdron survivalu. Zaraz start. I wystartowaliśmy, słuchajcie. Na razie pięknie, na przodzie, łódki za nami. Prowadzimy na razie. Ja pierdziu. Po zwycięstwo. Czy możemy już wybić? Przepraszam. Pierwszy bieg za nami, w pierwszym biegu czwarte miejsce, jest pięknie i plan jest taki, żeby w kolejnych biegach się poprawić zdecydowanie i zadbamy o to, prawda? Tak! No właśnie i akcja. Zobaczcie, jaka bojowa atmosfera panuje w ekipie Cyber Mariana. I tak nie macie szans! Powodzenia! Ej, ale nie, w sumie mają, bo oni... Zaraz... Ej, a zabierzecie nam wiatr za chwilkę! Proszę zwolnić! Spychamy ich na wiatr? To dobrze. Czy źle? Nie, no taki był plan. To dobrze. Szerokie wody, płyń na szerokie wody, od portu do portu, a jak coś się skończy.
Aha, płyniemy! Żywa natura! Trenujemy już, żeby jutro zwyciężać! Jest motywacja. Wygramy, prawda? Nie ma raczej, to jest obowiązkowo! Lecimy! Jak bardzo jesteśmy uzależnieni od Mazur, Ania? Za bardzo. Za bardzo, bo wiecie co, generalnie przyjechaliśmy, zjedliśmy kolację w zaledwie 5 minut i od razu... No, wypłynęliśmy, żeby innych wyprzedzić, bo żadnej innej załogi, jak widzicie, nigdzie tutaj nie ma. Jesteśmy tylko my. Dzień dobry, kochani. Wyspaliście się? Dajcie znać. Na Mazurach szaro, dlatego ja taki kolorowy, bo nasza załoga dzisiaj zwycięża. Więc trzeba pokazać. Dobry humor. Po zwycięstwo! Lewa burta, lewa burta! To jest nasza moja zwycięstwa, kurwa. I co, odbijamy? Nie, nie muszę, bo oni są to na nie mieli nas. A za nami ekipa drugiego miejsca. Dobra, odbijamy. Zwycięska ekipa. Czerwone żagle. Szybkie jak atmosfera, która jest u nas na pokładzie. Jest gorąco, tylko ja jestem rozebrany. Wszyscy poubierani, jakby to było mega zimno, jest ciepło. A to dziwne, bo jestem ciepłów. A wy, drodzy kochani widzowie, którzy nie wiedzą, czym są regaty influencerów, to mamy takich sterników jak na przykład Szymon. Siemano. Który pomoże nam wygrać oczywiście, a także pozostałe łodzie, które razem z nami się ścigają. Zasady są takie, tu macie mapę, na mapie macie zaznaczone wyścigi. Wyścig pierwszy, który właśnie trwa, polega na tym, że wystartowaliśmy, tam jest boja, którą musimy minąć lewą burtą i teraz jest cała taktyka w myśleniu, jak tu odwracać żagle, żeby prawidłowo robić manewry. Są trzy wyścigi i w każdych wyścigach musimy być pierwsi. Właściwie nie musimy, bo my będziemy pierwsi, ale warto, żeby inne ekipy były gdzieś tam bliżej nas, bo jednak ktoś warto, żeby był na podium. No, my mamy na pierwszym będziemy, ale jestem ciekaw, komu uda się zająć drugie i trzecie miejsce. Powodzenia! Zobaczcie, jaka bojowa atmosfera panuje w ekipie Cybermariana. I tak nie macie szans! Powodzenia! Ej, ale nie, w sumie mają, bo oni... Zaraz... Ej, a zabierzecie nam wiatr za chwilkę! Proszę zwolnić! Spychamy ich na wiatr? To dobrze. Czy źle? Nie, no taki był plan. To dobrze. Aktualizacje, żebyście wiedzieli. Szymon, którą boję ominęliśmy? No już pierwszą bojkę, lecimy przed za wysepkę nami... i na metę od razu. Lecimy za wysepkę, już wam mówię co robimy dalej, żebyście wiedzieli, które mamy miejsce. Czekajcie, to tak. Płyniemy przez tę wysepkę, mijamy ją. Przed nami jest, tak jak widzicie, jedna, druga ekipa. A to oznacza, że obecnie jesteśmy trzeci! Czyli jest dobrze, no... Jest kilka wyścigów. Tu jak ktoś nas ściga. Nie wiem, kto tam jest. Ale ktoś tam jest, także trzymajcie za nas kciuki! Jeszcze nieoficjalnie nazywamy się tryhardami, ale zobaczymy, czy to zostanie. Hey guys, wieje? Wieje! Wieje! Mamy małe oszustwo.
300 IQ. A przed... Po zwycięstwo! Kochani, w imieniu mojej załogi, w imieniu naszego sternika, patrzcie jak się uśmiecha. Mam do was prośbę. Trzymajcie mocniej kciuki za nas. Pierwszy wyścig zakończony. Którym miejscem ekipa? Piąte! Mamy być pierwsi. Proszę trzymać mocniej kciuki, no kurde. Koniec drugiego biegu. Czwarte miejsce w drugim biegu. A w generalce mamy drugie miejsce. Drugie miejsce. Także tak, wstępnie. Wstępnie, tak. Brawa dla załogi. Według wyliczeń mamy drugie miejsce w generalce i jeszcze będzie trzeci bieg. Statkiem niepewność na wodach przyszło. Mam jedno pytanie. Jak długo jeszcze będziemy tak płynąć? Panie kapitanie. Koniec trzeciego biegu. Zajęliśmy konsekwentnie czwarte miejsce, czyli w generalce w sumie to nie wiemy, które. Czwarte. Się wyjaśni. Będą teraz specyficzne, skomplikowane obliczenia. Ale podium jest, szansa, że będzie podium. Jak tam? No. Fajnie było. Zarąbiście! Jutro będziemy mieli fajną grę. Mówię Maja i Julia. Serdecznie was zapraszamy, żebyście się pobawić. Załogi, jak tu dla sternika, którzy płynęli bardzo systematycznie i w każdym wyścigu mieli czwarte miejsce. Systematyczność ruchu się opłaca. Trzecie miejsce Maciej Smolarczyk, jak ugryźć i załoga. Zapraszamy. Wow, mamy to! Yeah! Udało się, jesteśmy na podium. Trzecie miejsce, regaty influencerów. Proszę bardzo, medalik, dyplom. Pięknie, udało się. Dzień dobry kochani, wyspaliście się? Dajcie znać. Na Mazurach szaro, dlatego ja taki kolorowy, bo nasza załoga dzisiaj zwycięża. Więc trzeba pokazać. Dobry humor. Po zwycięstwo! Lewa burta! Jest nasza moja zwycięstwa, kurwa. I co, odbijamy? Nie muszę, no bo nic. Nie mieli nas. A za nami ekipa drugiego miejsca. Ktoś widział. Dobra, odbijamy. Zwycięska ekipa. Czerwone żagle. Szybkie jak atmosfera, która jest u nas na pokładzie. Jest gorąco, tylko ja jestem rozebrany. Przez to poubieranie, jakby to było mega zimno, jest ciepło. A to dziwne, bo jestem ciepłą. A wy, drodzy kochani widzowie, którzy nie wiedzą, czym są regaty influencerów, to mamy takich sterników jak na przykład Szymon. Siemano. Który pomoże nam wygrać oczywiście. A także pozostałe łodzie, które razem z nami się ścigają. Zasady są takie. Tu macie mapę. Na mapie macie zaznaczone wyścigi. Wyścig pierwszy, który właśnie trwa, polega na tym, że wystartowaliśmy. Tam jest boja, którą musimy minąć lewą burtą. I teraz jest cała taktyka w myśleniu, jak tu odwracać żagle,
żeby prawidłowo robić manewry. Są trzy wyścigi i w każdych wyścigach musimy być pierwsi. Właściwie nie musimy, bo my będziemy pierwsi, ale warto, żeby inne ekipy były gdzieś tam bliżej nas, bo jednak ktoś warto, żeby był na podium. No, my mamy na pierwszym będziemy, ale jestem ciekaw, komu uda się zająć drugie i trzecie miejsce. Powodzenia! Bojowa atmosfera panuje w ekipie Cyber Mariana. I tak nie macie szans! Powodzenia! Ej, ale nie, w sumie mają, bo oni... Zaraz... Ej, a zabierzecie nam wiatr za chwilkę! Proszę zwolnić! Spychamy ich na wiatr? To dobrze. Czy źle? Nie, no taki był plan. To dobrze. Aktualizacje, żebyście wiedzieli. Szymon, którą boję ominęliśmy? No już pierwszą bojkę, lecimy za wysepkę nami? I na metę od razu. Lecimy za wysepkę, już wam mówię co robimy dalej, żebyście wiedzieli, które mamy miejsce. Czekajcie, to tak. Płyniemy przez tę wysepkę, mijamy ją. Przed nami jest, tak jak widzicie, jedna, druga ekipa. A to oznacza, że obecnie jesteśmy trzeci! Czyli jest dobrze, no... Jest kilka wyścigów. Ktoś nas ściga. Nie wiem, kto tam jest. Ale ktoś tam jest, także trzymajcie za nas kciuki! Jeszcze nieoficjalnie nazywamy się tryhardami, ale zobaczymy, czy to zostanie. Ej, guys, wieje? Wieje! Mamy małe oszustwo. 300 IQ. A, przecież... Po zwycięstwo! Kochani, w imieniu mojej załogi, w imieniu naszego sternika. Patrzcie, jak się uśmiecha. Mam do was prośbę. Trzymajcie mocniej kciuki za nas. Pierwszy wyścig zakończony. Którym miejscem ekipa? Piąty. Mamy być pierwsi. Proszę trzymać mocniej kciuki. No kurde. Teraz pokażemy wam z Szymonem, jak się robi zwrot na łodzi. Generalnie, proszę bardzo, do zwrotu i lecimy. Lewy luz. Lewy luzujemy, fog przechodzi na prawo, prawy wybieramy. I balast na lewą burtę. I wszyscy przechodzą na... Na lewo! Na lewo, na lewo. I jesteśmy, i łapiemy wiatr w żagle, dzięki temu nasza łódź płynie, a to wszystko jest sterowane tym oto pięknym urządzeniem zwanym... Rumplem. That's right. Przed nami ostatni wyścig. Wiecie, którzy jesteśmy? Dobrze trzymacie kciuki. Tam tylko ta ekipa jest przed nami, kochani. Trzymajcie kciuki. Lecimy z nimi. Najdłuższy wyścig nas czeka teraz, więc zarąbiście. Nasz sternik robi robotę. Mijamy boje. Pierwszy punkt kontrolny. Zobaczcie, jak jest ciasno. Wszyscy zawracają. To jest top. Wszyscy za nami. Ale teraz się bierzemy płynąć. Będziemy. Płyniemy po zwycięstwo! Byliśmy blisko. Nie, a tak serio, trzy pozycje do góry, nie? Za te fair play. Nagroda fair play, kochani. Na naszej ekipy!
I'm handsome. You might think I'm too aggressive. Yo! Yeah.
Robin. Aerial, rap bull, punch up. Oh my god. C9 Hyper. All right, tornado, hook, hurt, rap down. Aerial, GMS, side swipe, touch the right, Valdez, level four. Touch the right, double four! The dark nigga, I'm a weak splitter. The winner of Oslo Movement Gathering Youth Division is Judges Scott! Dzień dobry. Siedzieliśmy do rana. Nie, właśnie chyba na tym temacie Tu jest zajebiście. Zawsze z tobą chciałbym być. Przez całe lato. Zawsze z tobą chciałbym być. Kochanie za to. Zawsze z tobą chciałbym. Wygląda pięknie. Ocelocik. Skubany. Mega inteligentny. Jak myślicie, co ten kot potrafi? Latać, fruwać, skakać. Są tylko trzy opcje. Dobra. Brawo. Słuchajcie, Instagram dodał ostatnio opcję zakładania grup i założyłem swoją grupę, ale spokojnie, to nie jest grupa, nie wiem, fan grup Citroxa albo Team Citrox czy coś w tym stylu, tylko jest to grupa o nazwie Zgrupowanie XD, na którą możecie wrzucać wasze zdjęcia i filmy, które no można opisać po prostu emotką XD. Jeśli chcecie zobaczyć, co tam jest, albo opublikować coś w tej grupce, to dołączajcie tutaj i twórzmy razem najśmieszniejszą grupkę aktualnie na Instagramie. Na moim kanale na YouTubie Joczok będzie film z mojego przeszczepu, który widzieliście niedawno na Stories. Zapraszam, polecam. Łukasz Walaszek. Yeah.
Zła suka, masz to w dupie, zdobądź stosy, prowadź samochody, wypchaj się, suko cycki na wierzchu, o cholera mój kutas na zewnątrz, czy ona może go teraz ssać? Kurwa, czy ona może się teraz pieprzyć? Skończyłem pytać już dwa razy, czy możesz obniżyć cenę? Lil Buzi z wycieraczką trochę zamroczony, ale już jestem miły, co, kurwa, teraz? Co, kurwa, teraz? Co, do cholery, teraz? Co jeśli teraz się pieprzymy? Co by było, gdybyśmy pieprzyli się w samym środku z tego pieprzonego stołu obiadowego? Co by było, gdybyśmy po prostu pieprzyli się na imprezie Woga, czy bylibyśmy duszą całej imprezy? Zamknąć całą imprezę, czy wszyscy zaczęliby się pieprzyć? Czy wszyscy zaczęliby się... Dzisiaj bardzo dobry trening był. Zobacz, Boxy, ledwo żywy. Kurwa mać. Piotrek jak zwykle wypoczęty i meduska. Ludzie, pomóżcie. Ogień. Słuchajcie, po dzisiejszym treningu mam takie rany. Jak chcecie zobaczyć, jak wyglądał trening z Michałem Boxdelem Baronem i Piotrem Tybori Tyburskim, kanał Heartless. Zobaczcie sobie Essa. Skończysz. Byliśmy tu rano. Idziemy jeszcze raz.
Idziemy tam, mordki. Rany bojowe się cały czas powiększają. A to są dopiero przygotowania. Co będzie na walce, nie wiadomo. Ale meduska z uśmiechem przez życie cały czas, co by się nie działo. I słuchajcie, przed chwilą miałem taką sytuację, myślałem, że łańcuszek zgubiłem. Taki stres czy szok. Ale w końcu mogę odsapnąć, bo się znalazł. I oglądam serialik. Uwielbiam was. Dziękuję za to wsparcie. To jest przemiłe i nie mogę was zawieść. Pozdrawiam. Jeszcze tylko dodam, że to, że nie mogę używać ciosów i kopnięć w tej walce, mój przeciwnik może robić wszystko, to nie znaczy, że nie wejdę tam jak czołg. Idę tam, choćbym miał zostawić ostatnią kroplę krwi w klatce i chcę upokorzyć tego gościa za to, że okazał mi całkowity brak szacunku, mimo że nic mu nie zrobiłem. Dlatego meduska walczy o swoje i jedziemy z nim, kurde, jedziemy. Jestem zajechany, to widać na pewno, ale ostatnie takie moje słówka w ciągu tego dnia muszę do was jakieś skierować. Pozdrawiam. Wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. No siemanko, tak się cieszę, że w końcu mogę wam to powiedzieć, że po prostu w końcu spotkamy się w oktagonie i słuchajcie, będę walczyć już 21 lipca we Wrocławiu. Bilety są już w sprzedaży i chciałam wam coś jeszcze powiedzieć, że z przyjemnością rozpoczynam cykl gal Fame Friday Arena. Jest to cykl gal, które będą odbywały się w piątki. Ich celem jest trafienie do miast, w których jeszcze gale nie były. Czyli tak, żeby dojść do jak największej puli naszych odbiorców, moich kochanych kruszynek. Wrocław, Warszawa, Szczecin, Toruń, Płock i wiele, 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 wiele innych. I hello, to nie jest żadna gorsza gala, podgala czy coś w tym stylu, bo karta walk ze spokojem mogłaby się znaleźć na poprzednich numerowanych galach. Widzimy się, mordeczki! A moją przeciwniczką jest Lizzie. Mam nadzieję, że będzie fajna napierdalanko. Bo ściśniałem balonka i zaraz lecę na trening, ale chciałam wam powiedzieć, że jutro wybieram wasze przypałowe historie z zakończenia roku szkolnego i już kilka mam i są naprawdę mocne, więc jeżeli macie coś grubego, co się odwaliło, koniecznie piszcie, bo możecie wylądować na TikToku albo YouTubie. Czy ja wchodzę tutaj bardzo pokorna, skromna i mam nadzieję, że z wystąpienia na wystąpienia będzie coraz lepiej, ale też nie mam zamiaru tutaj udawać kimś, kim nie jestem, nie? Jakby this is my show and I run this bitch. Let's go. Mic drop. Tak bardzo się już stęskniłem za regatami influencerów, że musiałem sobie troszeczkę poczuć wody, wiatr we włosach. Brakuje tylko zespołu bębniarzy z Węgorzewa.
Maneczko, dzisiaj kolejny etap turnieju o 10 koła w CS1-6 YFL Cup i o 21 gramy mecz, bo dostaliśmy się do półfinału i o 20.30 odpalam streama, streamuję też mecz, o 21 mecz się zaczyna, 20.30 odpalam live'a, Twitch TV, Rafonik Strzew. Ostatnio wam się podobało, dzisiaj mam nadzieję, że wygramy, 10 koła. Siemaneczko, gramy turniej YFL CS 1-6 Cup, szybko wbiegaj na live'a, o 10 koła, jesteśmy w półfinale, może dotrwamy do finału. Mam nadzieję, że wygram ten turniej. Kurwa, klikajcie tutaj w naklejkę. Tylko trochę. Siemanko, jestem ze swoim bratem, bliźniakiem. Bratem, młodszym bliźniakiem też. I niższym. Tylko trochę. Tylko trochę. Nagraliśmy wywiadzik, będzie do zobaczenia za jakieś 2-3 dni. No nie? Dobra, okej. Okay. Upadły youtuber, tak, który bierze udział w Alkomaster. Nie ma już ich, a we mnie ogień. A we mnie znowu płonie ogień. A we mnie płonie ogień każdego dnia. Chcę się żyć, dzisiaj to nowa ja. Ty też tak. Pan z pizzą z Łódzkiej 15, poproszę. Jak to nie mamy kartonu? Siadaj sobie, bierz mikrofon. Siemanko, cześć. Cześć, witam serdecznie. Czy to ty częstujesz tą pizzą na Łódzkiej? Słuchaj, opowiedz nam o sobie. Smakowała gdzie temu, masz pizzę? Smakowała temu koledze, temu celebrycie swojemu? Czy nie smakowała? Gdzie masz pizzę? No, dostarczyłem pod wskazany adres, tak? Ale z tego co wiem, to masz z nim kontakt, nie z Amadeuszem. Mam bardzo dobry, no, przyjaźnimy się, tak? Zawdzięcza mi bardzo dużo. No, też tak słyszałem, że ketchup się nie rozlał. No nie, to akurat ketchup. Czyli rzeczywiście zawdzięcza ci bardzo dużo. Powiedz, ale już bez pizzy i bez tych narzędzi, bez, tak? Bez. Ale jak to było, że to narzędzie było bokiem, że tak, że klaps? I posłuchaj, no, bo ta sytuacja w mediach była powszechnie komentowana i na... Wypierdalaj diable do kościoła!
Dzień dobry, witam serdecznie. Ja teraz będąc na spacerze przeczytałem post Dawida Ambro. Oczywiście dzięki Dawid, że nam zwróciłeś uwagę. Ja chciałbym powiedzieć, że my się odcinamy od patologii. Nie chcemy promować przemocy, nie chcemy promować złych ludzi i agresji. Co do tego człowieka... No dobra, skoro Adrian chcesz dowodów, to wstawię te screeny za chwilę na tym story. I żeby nie było, że chciałem coś wywalić, sam powiedziałeś, że chcesz dowodów na moje słowa, a wiesz, że ja nie rzucam słów na wiatr. I żeby nie było, ja nie mam nic do kobiet, które parają się jakimś sex workingiem. Nie interesuje mnie to. Chodzi mi tylko o to, że przedstawiacie Magikala, Daniela i całą jego rodzinę jako najgorsze zło, a promujecie wcale nie mniejsze zło. Bo ta Nicola to jest moim zdaniem osobistym zwykły kurwiszon łasy na atencję. Ja z Magikalem miałem różne przejścia. Nie podoba mi się wiele rzeczy, które robił, ale każdy zasługuje na drugą szansę. Wyszedł z więzienia, pogadałem z nim na żywo, po męsku, zaufałem i daję mu tą drugą szansę, póki co jeszcze mnie nie zawiódł. Nie podoba mi się narracja, którą prowadzicie. Młody Magikal pierwszy raz przed kamerami, zestresowany, nie jest w stanie ci odpowiedzieć. Wyrzucasz jakieś tam pomówienia, że ją tam bił, zdęcał cię, na co nie ma dowodów. Ja wstawiam dowody na to, że się kurwiła. I to kurwiła się i Daniel jej to wybaczył, rozumiesz, gościu? Daniel wiedział o tym i jej to wybaczył. Ona się tam tłumaczyła, później jakieś głupie rzeczy i tak dalej. Promujecie kurwiszona, który ma w dupie swoją własną rodzinę, uciekła z tamtej wioski i uczycie jej tylko tego, że dupą można wszystko załatwić. Bo na czym ona się wybiła? Na tym, że się ruchała z Danielem. No a Daniel głupi, bo głupi, zakochał się szczerze i kurwa każdy po nim jedzie, ale pomyśl sam, jak byś się czuł, jakby twoja dupa kurwiła się w necie na twoich oczach. No już nie wspominając o hipokryzji, no bo wygadujesz, że robili to, robili tamto, ale jeszcze kilka miesięcy temu do nich jeździłeś i byliście kumplami. No to trochę tak, no wiesz, ale Adrian, ja z tobą się nie będę wyzywał, to jest moje stanowisko w tej sprawie, nie promujcie tej kurwy, ja wiem, że są zasięgi i tak dalej, że wy ją wyjebiecie na śmietnik, jak się zasięgi skończą, ale ona nie zasługuje na to po swoim zachowaniu aktualnym, żeby być promowana, bo przecież ona co ona potrafi? Ona potrafi zatańczyć kurwa, jak dzieciak po wylewie do piosenki na TikToku najwyżej, pokręcić dupą kurwa i tyle, i robić siebie ofiarę. Ale nikt nie myśli o drugiej stronie, gdzie siedzi typ, kurwa, który serio się zakochał i który codziennie patrzy na twoje TikToki z jego dupą, jak się obciskujecie i tak dalej. Wrzucam te screeny, o których mówiłem. To są screeny autentyczne z jej profilu na DateZone. Mam tego więcej, no ale to czas pokaże. No, także sami widzicie dowody na to, że nie kłamałem i że Nicola ogłaszała się za pieniądze i opierdalała 3 kiełbasy naraz i tak dalej. Są u mnie na story. A ty się, Daniel, nie martw. Widzimy się jutro. No i nie pójdzie im z nami tak łatwo, jak myśleli. No, pozdro. I uprzedzam pytania, czy jakieś tam sugestie. Nie, to nie Daniel mi kazał to wstawić i tak dalej. Daniel, ja się dziwię na przykład, bo ja na jego miejscu bym tego kurwiszona dojechał. Daniel z jakiegoś powodu nie chce jej dopierdalać, więc jak Daniel nie chce, to ja będę. Bo z kurwami trzeba jechać. A i dzięki za poparcie na czacie. Też uważam, że byłbym lepszym prowadzącym niż Red, także piszcie do Prima Psycho na prowadzącego. Nie ma. To dopiero początek. Właśnie byłem na maini umyć naszą Teslę i włączył się tryb romansu. Także Hania, szykuj się. A dokładnie co to za auto, skąd, to dowiecie się na pewno jutro. Bo będziemy nim podróżować. Także czekajcie na info.
Siemanko, już w tą sobotę Banderoza Witoni. Szukam dalej swojej Maju Maj. Największa impreza w centralnej Polsce. Wchodźcie w link, dziewczyny. Zapraszam was i widzimy się w sobotę. Mam nadzieję, że po tej imprezie już nie będę singlem. No dobra, skoro Adrian chcesz dowodów, to wstawię te screeny za chwilę na tym story. I żeby nie było, że chciałem coś wywalić, sam powiedziałeś, że chcesz dowodów na moje słowa, a wiesz, że ja nie rzucam słów na wiatr. I żeby nie... Ja z Magikalem miałem różne przejścia, nie podoba mi się wiele rzeczy, które robił, ale każdy zasługuje na drugą szansę. Wyszedł z więzienia, pogadałem z nim na żywo, po męsku, zaufałem i daję mu tą drugą szansę, póki co jeszcze mnie nie zawiódł. I nie podoba mi się narracja, którą... No już nie wspominając o hipokryzji, no bo wygadujesz, że robili to, robili tamto, ale jeszcze kilka miesięcy temu do nich jeździłeś i byliście kumplami. No to trochę tak, no wiesz, ale Adrian, ja z tobą się nie będę wyzywał, to jest moje stanowisko. This is when the moments turn to memories. Naklejkę? Coś od doktora? Naklejkę? Ksawery. On ma teraz pieska na klejkę. Jestem na poligonach z naszym gwiazdorem, Danielem, Magikalem. Witam serdecznie! Słuchajcie, to będą najdłuższe i najpiękniejsze wakacje jakiekolwiek. Ja przeżyłem z mamą i z rodziną. Jeśli ale... przeżyjemy w ogóle. Dokładnie. To. Ale to będą najpiękniejsze wakacje. To będzie najnowszy projekt, który obejrzy cała Polska. Odwiedzimy dziesiątki miast, a pod koniec sierpnia spotkamy się w jednym z najpiękniejszych miast europejskim, gdzie moja mama ma świętą sprawę do wyjaśnienia. A podróżować będziemy ekologiczną i luksusową limuzyną z królową na pierwszym siedzeniu. Dobra, fura, panie Gosiu? Oczywiście, no, good, good. Zaraz jedziemy na balet. Tak jest. Dobra. Dużo pytań, dlaczego ja nie piję. No nie piję, bo jestem tutaj kierowcą, kierownikiem ochrony, montażystą, filmowcem i wszystkim, więc no jestem w robocie. Wóz do klubu. Pizzę zamawiam. Kamińska 68. A później Kamińska... będzie gadał, że ma bęben. 68. Ja nie jem jak coś winowe. Wracamy właśnie z Grudziądza do Torunia. Odstawiam nasze gwiazdy. Ja jestem totalnie wywalony już z siły, a Gosia tutaj jeszcze tańcuje, nóżką podryguje. Także, no jednak jest klasa, jest imprezowiczka, nie? Gośka śpi, Daniel śpi, a ja w jakimś odcinku ładuję Teslę. Będę tu jeszcze jakieś 20 minut. I jadę do Gdańska też się przespać, bo wieczorem w Kutnie czy gdzieś tam robimy znowu imprezę. No cóż... Ale już dzisiaj na melanżu będę mógł trochę wypić, bo zostajemy w hotelu na noc, więc... A wy co tam o tak wczesnej porze? W ogóle to jest pierwsza współpraca tego typu, jaką udało mi się uzyskać właśnie specjalnie na tour z Magikalem. Więc
jak ktoś z was mnie lubi, szanuje, albo po prostu lubi klikać, to wpadnijcie na profil. Naprawdę rzetelna firma z Gdańska. Mają fajne auta elektryczne, ale nie tylko. I chcę im pomóc rozbujać trochę Instagram. Także fanowie, liczę na mobilizację i że wpadniecie i dacie follow. Dzięki. Ja się odłączam i jadę do domu. Nie. Balkon, wypierdolę przez balkon, normalnie, pa. Widzowie? A już myślałam! Muszę zrobić, że wstanę i wtedy wypierdolisz. The Champions, kurwa. A jak komuś w szydę przypierdolisz? To zamykaj wtedy ja, balkon. No, no i co ty robisz? Czy jest idiota? A jak nie wypierdolisz? Kurwa, ciele szampana. Będzie nie? Fail, kurwa, nie? A może on się odkręca po prostu? Kurwa! Słuchajcie, 21 live na TikToku z tym oto demonem. Ma interes, żeby nagrywać taki film. W wątku konkurencji uważacie, że on jest w jakiś sposób inspirowany? Chętnie udzielimy po prostu wywiadu. On to wyświetlił, odczytał, ale nie odpisał. Magichel mówił, że jest taki Sławek, który chciałby zorganizować tę walkę. Zadzwonił do mnie z parę razem z Wojtkiem. To ma interes, żeby nagrywać taki film. W wątku konkurencji uważacie, że on jest w jakiś sposób inspirowany? Chętnie udzielimy po prostu wywiadu. On to wyświetlił, odczytał, ale nie odpisał. Magichel mówił, że jest taki Sławek, który chciałby zorganizować tę walkę. Zadzwonił do mnie z parę razem z Wojtkiem Golą. My byśmy chcieli w to wejść. Jak miał wchodzić Boxdel, po prostu powiedziano nam, dla mnie i dla Sebastiana będzie 20%, że musimy się tym podzielić. Skąd były te miliony? Skąd czyczeńcy mieli miliony? Chciałbym wszystkim powiedzieć, gala, pierwsza gala Heiliga, kosztowałam nas... Ty właśnie dzwonił do mnie. Przecież ja bym wziął 80%. Zażera, zwraca się, pieniądze zaczynają się pojawiać. Potężnie. Wtedy zarobiliśmy... Przestań. Słuchaj, chciałeś dobrze wypaść, a teraz coraz mniej masz sympatyków przed ekranami. Te powiązania, które są im zarzucane, to co ty wiesz, to co tych ludzi znasz, czy one według ciebie były, są możliwe, czy ty jesteś o to spokojny? I ile wam pieniędzy zablokowano? Ty nie masz żadnych najmniejszych zarzutów, w stosunku do ciebie nie jest wprowadzone żadne... Nie ma żadnych zarzutów, jest czysty, nie mamy sobie nic do zarzucenia. Wypierdolę przez balkon, normalnie, pa. Widzowie? A już myślałam! Muszę zrobić, że wstanę i wtedy wypierdolisz. The Champions, kurwa. A jak komuś w szydę przypierdolisz? To zamykaj wtedy balkon. No szybko. I co ty robisz? Czy ty jest idiota? A jak ty Kurwa, ciele szampana. Będzie nie? Fail, kurwa, nie? A może on się odkręca po prostu? Kurwa! Czy to jest tornado, czy co? To wygląda jak jakiś... Thunder. Tornado, ba. Ej, serio, masakra.
O! Tell where my head was at when you found me. Me and you went to hell. Yeah. Revolution only works for those that participate. That real shit. Tu żaden będzie żadnym niebo kraju. A teraz wszędzie leci kotek. Siemano, siemano, bileciki lecą jak świeże bułeczki. Z tego powodu Fame dodało kilka nowych miejsc, dlatego rzucam wam link do bilecików na galę i możecie wspierać mnie na miejscu, dlatego szybko kupujcie bileciki. Kto jest zainteresowany, pozdrawiam was. Właśnie jadę do fizjo. Kilka słów do mojego przeciwnika. To, że nie mogę bić, to nie ma znaczenia. Idziemy zrobić ci krzywdę. Mordo, szykuj naprawdę, fizjoterapeuta, bo po waleczce nie wiem co to będzie, czy to będzie noga, czy to będzie ręka, to po prostu będzie wyjebane i to nie są żarty. Dobry wieczór, kochani. Dzisiaj bez live'a, ponieważ jedziemy do Banderosa Witonia, do klubu. Będziecie mieli materiały, cały czas relacje na tym Instagramie, na psychotrop.666 i na Daniel Magical Party. Jutro live'y na Dobra, dotarliśmy do hotelu. To jest mój pokój, oni tam mają swój pokój. Rozpakowuję kamery, sprzęcior i zaraz lecimy. I także na relacje tutaj będę też wstawiał jakieś ciekawe rzeczy. Daniel już w Banderosie, a ja z młodym magikalem czekamy na taryfę. Najdroższą taryfę na wsi, kurwa. Także tak się żyje. Nadal czekamy na taksówkę, którą załatwił nam Daniel Magical. Obawiamy się, że skoro to Daniel był odpowiedzialny za taksówki, to możemy nie dojechać do klubu. Także niedługo idziemy z młodym magikalem chyba imprezować w hotelu. Także no, Daniel, kurwa. Zawiasy minęły 2 lata, rok, jest, dwa lata kurwa, pracy. Jak tak jest.
Dobry wieczór, kochani. Dzisiaj bez live'a, ponieważ jedziemy do Banderosa, Witonia, do klubu. Będziecie mieli materiały, cały czas relacje na tym Instagramie, na psychotrop.666 i na Daniel Magical Party. Jutro live'y nadrobimy. Dzisiaj jedziemy do klubu, bawimy się z wami. Z Grudziądza wróciliśmy dopiero po czwartej. Ciężki poranek, ale jesteśmy z wami. Lecimy do przodu, a wkrótce nowy projekt Magical Tour. Wakacje z Magicalami. Cześć! Bo ja radę sobie dam. Ta hulajnoga radzi sobie nawet na takim terenie. Zobaczcie, tam jechałem, minąłem ogromnego jelenia i tam zająca. Po pierwsze ma dosyć duży bieżnik jak na hulajnogę, więc to już jest to. A po drugie ma amortyzatory, już brudne, jak widzicie, trochę ją tyram. Ale no, zajebista jest. To nie jest też tak, że to jest cross i przez takie coś nie przejeżdżam. Po pierwsze szkoda mi hulajnogi, bo było to i woda. A po drugie, no bez przesady. Skacze zając, hop sasa, hopla, hopla. Patrzcie, jaki piękny las. Ej, o co chodzi z tymi ludźmi? Stoję tutaj od godziny, patrzę, że tak stoją. Nie wiem, może ptaki straszą? Hold me down. Dajmu! Tak? Tak? Lecisz? O, no i co? No i co? No i to? Just love it, putting cocaine in a bucket, serving the-
my motherfucking ass crack, bitch, until you're dead. Revolution only works for those that participate. That real shit. Tu żaden będzie w żadnym niebo kraju, a teraz wszędzie leci gotek. Tak, pięknie, pięknie, dawaj.